Gdy kilka lat temu dostałem propozycję wzięcia udziału w seminarium Miracles of Capital, które prowadził w warszawskim Sheratonie dr Yeshan Wong, było to najdroższe szkolenie, w którym brałem udział. Jednak, mimo tego, że wąż bardzo mocno mnie kąsał w kieszeni, gdy wydawałem pieniądze na to, by wziąć udział w szkoleniu, to jednak już w pierwszej przerwie, snując się po korytarzu Sheratona, wiedziałem, że były to dobrze wydane pieniądze. Dlaczego? Powodów jest bardzo wiele, natomiast w tym wideo chciałem opowiedzieć Wam o trzech rzeczach, których nauczył mnie dr Wong, i to jest zarazem taka namiastka, choć fundamentalna, bo uważam, że wybrałem trzy rzeczy fundamentalne. Jest to namiastka tego szkolenia Miracles of Capital, do którego oczywiście gorąco Was zachęcam. Na świecie ono kosztuje 7,5 tysiąca dolarów. Na szczęście w Polsce mamy prawo jako towarzystwa biznesowe oferować je po innej cenie dla naszych członków i sympatyków. No, dla reszty nie. Więc na szczęście to nie będzie poza Waszym zasięgiem wziąć udział. Natomiast wierzę głęboko, że gdy poznacie te trzy rzeczy, już będziecie bardzo mocno zaawansowani względem Waszych konkurentów i da Wam to przewagę, może nawet i podwojenia albo potrojenia biznesu względem tej skali, na jaką on jest rozwinięty obecnie. To, co już teraz mogę powiedzieć, to to, że nie jest przypadkiem fakt, że mówimy o azjatyckich tygrysach, a nie mówimy o europejskich tygrysach. Nie jest przypadkiem to, że w Chinach co roku na giełdach debiutuje ponad 300 firm z wyceną powyżej miliarda dolarów. A w Polsce cały czas siedzimy i trzymamy kciuki, kiedy będzie polski unicorn. Unicorn, czyli firma wyceniana na ponad miliard dolarów. Nie jest to wszystko przypadkiem. Po prostu Azjaci myślą o biznesie kompletnie inaczej. I nie waham się tego powiedzieć, o wiele lepiej, o wiele skuteczniej niż my na starym kontynencie. Dlatego już po pierwszej przerwie wiedziałem, że te pieniądze, spore dla mnie jak mimo wszystko, były dobrze wydanymi pieniędzmi. A teraz mogę się z Wami podzielić trzema fundamentalnymi rzeczami, których dr Wong mnie nauczył. A zatem do zobaczenia już po przerwie na szkoleniu.